Cześć, witajcie w kolejnej bitwie na STB. Tym razem mamy mapę Stalingrad, Górny Kap. Za mapą Stalingrad nie przepadam, natomiast muszę przyznać, że wolę ją i tak od Charkowa, ponieważ tutaj jest kilka miejsc, które wiadomo, że można jechać. Czasami można zagrać też coś medem, jartą jest jakiś przerzut, a na Charkowie jest po prostu jedno wielkie YOLO i dla mnie Charków jest tragedią. Mamy losowanie dobre, mam lepszy team, do tego tylko kilka dziesiątek, a więc wszystko, co mam, żeby po prostu zdecydować się na taką grę bardziej odważną. Postanowiłem pojechać wzdłuż plaży. Mam ze sobą batchata, co również jakoś wpływa na to, że czuję się pewniej. Widzę, że jeszcze, zobaczcie, obiekt 430, wersja druga i Lorka też dość mocno podjechały, więc wszystko tak naprawdę wskazuje na to, żeby w ogóle cisnąć tą stronę, bo mamy tu przewagę, a za to druga strona wygląda bardzo źle, bo tam jest jak Tiger na obronę, no i Leopard PTA, który na pewno pogra sobie na pancerz w tamtym miejscu. No ale z drugiej strony dobrze, że tam pojechał, no bo chociaż pilnuje tej strony i przez jakiś czas trzyma, chociaż przez chwilę będzie trzymał gości, którzy tam się znajdują. Mamy 2 do 1, Batcha tutaj zniszczy obiekta 430. Ja w końcu mogę podjechać sobie. Liczyłem na większe siły wroga, no ale widocznie mamy tutaj taką charakterystyczną zamianę. Ten ram nie był zbyt dobry w PTA, bo straciłem aż 300 HP-ków, ale z drugiej strony wiedziałem, że tutaj jest Bulldog, który będzie prów naszego Batchata, który nie miał pestek, dlatego musiałem zdecydować się na to, żeby jak najszybciej ubić jeden z tych czołgów i móc się zająć drugim. A poza tym taran jest zawsze fajny, no. Mnie zawsze korci, jak mam możliwość to taranowania, to taranuję, o ile nie jestem w jakimś medzie, a naprzeciwko nie jest to Maus albo coś takiego, no wtedy nie taranuję. Nie wiem jak wy, ale ja często mam tak, że jak już jestem rozpędzony, jak jest możliwość, że jakiś czołg przyrąbasz, to jest taka pokusa, a rąbnę mu. No i ten dźwięk, jeszcze ten ramkill też jest bardzo fajny. GW Tiger. 7 do 2. No, zamietliśmy konkretnie tą flankę. Tamta strona, będąc w przewadze, nie wykorzystała tego. Teraz jedynie trzeba pilnować, żeby nie dać się skapować, co na tej mapie też często się zdarza. Bo tutaj mamy naćkany ogrom jakichś przeszkód, to jest akurat denerwujące, chociaż w tym ostatnim patchu podobno to troszkę poprawili, że tego mamy mniej. Teraz ubicie obiekta 261, 3 fragi, 2000 obrażeń. Plusem grania na mapach miejskich jest to, że większość obrażeń robimy ze swojego spota, dlatego dostajemy tak naprawdę za mniejszą ilość uszkodzeń lepsze wyniki expa. I ta bitwa też będzie tego przykładem. Jest Jagoda. Teraz niestety nie wiem, gdzie ten pocisk poleciał, ale nieważne, 6.32, znakomity czas ładowania. Wypadałoby napisać Preperior Anus, albo Preperior Dźwiczki. Siadamy mu na dupę. Jesteśmy takim jednym wielkim hemoroidem. Ubity. 11 do 7. I jest tam mój vis-a-vis. Teraz za szybko chciałem. Oczywiście mój błąd, bo wiedząc, że są takie akcje z celownikiem serwerowym, powinienem wyjechać na celowniku po prostu snajperskim, a nie strzelać się w takiej sytuacji z arkadowego i mnie pokarało. No ale no, czasami mamy jeszcze, są przyzwyczajenia, to mówię, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i
tak to czasami bywa. Drugi ramkill. Oczywiście obstawiam, że jak będę miał kiedyś taką bitwę zrobić do misji, żeby staranować dwa czołgi w jednej bitwie, to będę ją robił 2 miesiące. No z tym ST1, o ile dobrze pamiętam, to nie będzie to pokaz zbyt dobrej gry, bo postawiłem go na gąskę, ale liczyłem, że wejdzie to z obrażeniami, szczerze mówiąc. A tutaj do tego jeszcze... Na szczęście on tego nie wykorzystał, że zaryłem. Znowu go postawiłem na gąskę, ale nie na to, co chciałem. Chciałem go właśnie na tą postawić, żeby przy okazji mu zdjąć jakieś hapsy. Czekam teraz, aż 110 odwróci jego uwagę, ale on twardo tutaj tak nie wie, bardzo czy w prawo, czy w lewo tam odwrócić bierze. W końcu tam się patrzył w górę, więc może jakiś ptaszek ładny przelatywał. To stwierdziłem, że nie będę się czaił. No w sumie tak z perspektywy czasu widzę, że bez sensu to robiłem. Bo mogłem spokojnie wyjechać, przyjąć bułę i tak jeszcze by mi te hapsy zostało, nie wiem dlaczego. Czy się te esety bałem? Znaczy, czy chciałem? Chyba chciałem zostawić hapsę na esetę, żeby mieć pewność, że stomie nie zdejmie na strzał. No ale dobra, no. Powinienem to rozegrać lepiej. Rozegrałem tak, jak rozegrałem. Jeszcze tak sobie zabijałem przeciwników, że teraz przeszkadzają przy wyjeździe. Też wstyd. S100 wykończyła lwa. Ja mam 6 fragów. Teraz ze zgęszeniem tylko, ale za to X będzie wpadał mi. No i tutaj liczyłem, że będę szybszy w przeładowaniu, a jednak S to zdążyło przeładować i mnie ubiło. Ale bitwa i tak jest wygrana. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, Top Gun oraz High Caliber. 5240 punktów uszkodzeń na bliskim dystansie plus aż 6 fragów dało 1282 punkty expa, co wystarczyło na M-kę. Do tego jeszcze 2145 po asyście, no bo to te różne gąskowania właśnie typu te setki czy coś takiego wpłynęło właśnie na dodatkowy expik. 21 strzałów oddanych, 18 trafionych, 14 z penetracją. Uszkodzonych 9 pojazdów wroga, przyjechane 3,5 km, na czysto zarobione trochę ponad 31,5 tysiąca i expa za tą bitwę wpadło 1923. Dobra, to tyle ode mnie, cześć.